Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca, co wczoraj, bo tutaj mam taką największą ciszę, nikomu nie przeszkadzam tym swoim gadaniem. No i co my dzisiaj tutaj będziemy robić w tym vlogmasie? Słuchajcie, otwieramy kalendarze, pokażę wam, jakie fajne rzeczy sobie kupiłam, fajne dodatki na stół kupiłam sobie w Action. I co jeszcze? Ta-da! Rozdanie! Dzisiaj będą wyniki rozdania, więc zobaczycie, kto wygrał kolejne, już chyba trzecie na kanale, rozdanie cudownych prezentów świątecznych. Więc zaczynamy! Zaczniemy może od tego kalendarza Yankee Candle. No i wczoraj były cyrki z tym kalendarzem w ogóle, a z tym drugim to jeszcze większe. Dobra, dzisiaj mamy 11, więc mamy 11 okienko. I znowu czerwony, poczekajcie. Ale na szczęście ten, który mi się bardziej podoba, bo tamtych takich czerwonych wpadających w róż jest chyba więcej. No i ten jest cynamonowy, więc fajnie. Zobaczcie, tu mamy 11. Zamykamy. My wczoraj, jak widzieliście sobie z Mają, już odpaliłyśmy. No i później, jak wchodziłam tutaj do pokoju, to rzeczywiście było czuć tym cynamonem. Także zapach naprawdę fajny. No, także odpalamy dzisiaj również. Odstawiam. I mamy ten kolejny kalendarz z Only Bio. I wczoraj byłam zaskoczona i już mi tutaj pisałyście, że tu jest tylko 12 rzeczy, a ja byłam pewna, że jest 24. I wczoraj do 10 otworzyłam, bo z racji tego, że wczoraj kupiłam, to do 10 otworzyłam. To dzisiaj otworzymy 10, 11. 11 i poczekajcie, już wam pokażę. Dobra, tu mamy 11. Tak, tutaj. Czekajcie, tak muszę wam pokazać. I co my tu mamy pod 11? O, już mam wprawę, słuchajcie. Okej. Intensywna maska proteinowa. Proteinowa, tak. Naturalna równowaga pH włosa. Przepięknie one pachną. I czego używałam? Poczekajcie, już wam pokażę, bo akurat tutaj mam. Wczoraj myłam sobie głowę i używałam tej odżywki ochraniającą kolor włosów. I jak wiecie, ona jest taka fioletowa, widzicie? I powiem wam szczerze, że może nie przy tym świetle, bo ja tu mam tylko takie lampki odpalone o te i one mi dają tylko tutaj takie światło. Ale powiem wam, że no i tutaj one wyglądają na takie żółte, te moje włosy, ale nie są, w rzeczywistości nie są, one mi tak wybielały fajnie, takiego połysku srebrnego, srebrnego połysku dostały, tylko to światło po prostu niekorzystnie tu na mnie wpływa, więc to działa, a myślałam, że będzie jakiś shit, bo powiem wam, że jak tak nakładałam i chciałam to rozsmarować i tak wklepywałam we włosy, to mi to spadało do wanny takimi, dosłownie jak to by było zważone. I mówię, no nie. Czy dali jakiś stary produkt, który już jest po terminie? Zresztą zobaczę. Nie, do 25 roku. 2025 roku. Więc jestem zadowolona. Maja oczywiście pół plecaka już nabrała, prawie wszystko zabrała z tego kalendarza, więc jeszcze jest, dzisiaj mieliśmy 11, więc jeszcze jedna rzecz będzie jutro, ostatnia, a się tak cieszyłam, że będę miała kalendarz do 24, no ale nic straconego, może jeszcze gdzieś zakupię i po prostu będę otwierała z wami te kalendarze. I co ja jeszcze chciałam wam powiedzieć? A, poczekajcie chwilę, za chwilę przyniosę może od razu te, albo pójdę do kuchni i pokażę wam, co sobie zamówiłam, co kupiłam w Action, bo ja już po prostu mam tyle na głowie, że zamówienia kupuję i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy do kuchni.
Ok, przeszliśmy do kuchni, więc Wam pokażę. Ja tu mam herbatkę swoją zaparzoną, właśnie sobie ją kończę, a miałam Wam pokazać właśnie, która jest fajna. Nigdy nie piłam, kupiliśmy pierwszy raz, mąż mój wybrał, Melisa z pigwą i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie smakuje. Dzisiaj piję już chyba drugą. Wczoraj też piłam, także bardzo fajny smak. Ja lubię pigwę. I tu jeszcze mamy z Dilmacha zielona herbata cytryna. Tej jeszcze nie piłam, ale mój mąż już pił i widzę, że tu otwarte jest. Powącham. Pachnie ładnie. Pachnie ładnie. Spróbuję może później, bo jak się tak opiję tej herbaty, to to. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Co kupiłam sobie w Action? Zobaczcie, co jest w Action. Pamiętacie, że ja szukałam takich choineczek, bo w Pepco były na takiej drewnianej desce, tak poukładane. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że córka mnie po prostu uświadomiła w kolejce, że ta deska razem z tymi choinkami, czterema czy pięcioma, kosztowała 80 zł. Mamo, masz deskę, po co Ci to za 80 zł? No i faktycznie, słuchajcie, kupiłam sobie trzy takie choinki, a te choinki w Action są po 4 coś, niecałe 5 zł, więc zobaczcie, kupiłam sobie tylko 3, bo w sklepie ustałam się, zastanawiałam, co ja tutaj powkładam na Wigilię, ale może coś tam wrzucę, może coś wrzucę. No i jeszcze są takie, więc macie taki rozmiar i taki. Zobaczcie, jak ładnie one wyglądają. I te wzięłam dwie i też stoję, zastanawiam się, mówię, co my tutaj Błażejku położymy, bo z Błażejem byłam, a Błażej mówi, mamo, opłatek, bo zawsze opłatek kładziemy na talerzyk, kładziemy sianko, później na sianko kładziemy opłatek, więc chyba tutaj w tym roku wyląduje opłatek, ale jeżeli byście nie chcielibyście mieć choinek, to są też gwiazdki, były takie małe gwiazdki, były takie, gdzieś mniej więcej takiej wielkości gwiazdki i jeszcze taka duża gwiazda była do na przykład jakichś sałatek. No wiecie, to są te gwiazdy później nigdzie nie użyjecie, tylko w święta. No ale święta to jest taki fajny czas, żeby można było sobie też fajnie ustroić te stoły, nie? Także ta gwiazdka niecałe 10 zł... Gwiazdka, matko. Choinka niecałe 10 zł, 9 z hakiem, nie pamiętam dokładnie ceny, ale no opłaca się, zobaczcie, ja tutaj zapłaciłam 35 zł za 5 rzeczy, także naprawdę opłaca się jechać do Action, bo tam są świetne, takie dodatki do domu. No czyż nie jest fajne? Jak ktoś ma złote dodatki, to zobaczcie tutaj ten naokoło, ta obramówka jest w kolorze złotym. No nie jest to idealne, ale to kosztuje 5 zł, także wiecie, no nie będzie to idealne, tak? Gdzieś tam są jakieś skazy. Ja stałam i sobie wybierałam i wybrałam sobie takie. Myślę, że nikt tam przy wigilijnym stole nie będzie patrzył, czy ten talerzyk ma skazę. No, tak myślę. Dobra, ja kończę herbatkę i już wracam do Was z rozdaniem, także lecimy dalej. Dobra, i uwaga, jestem tak podekscytowana, bo mam nadzieję, że ta osoba, która to wygra, będzie bardzo, bardzo zadowolona, więc mamy tutaj ten odcinek z rozdaniem. Musieliście tutaj napisać hasło święta, więc kopiujemy ten film, ciach. Przechodzimy do takiego programu, który mi losuje komentarze, nie muszę nic już wypisywać. No to takie ułatwienie, wiecie, dla nas. No i tutaj można by było wpisać ten wyraz święta, ale niektórzy piszą święta, więc ja to też będę akceptowała, no bo po prostu może coś tam komuś automatycznie się, wiecie, przestawiło. Mi też często się przestawia automatycznie ten słownik, także czasami jest w ogóle galimatias. Za chwilę Wam opowiem, co w ogóle mi się wydarzyło przed chwilą, że mał chałupy nie wysadziłam. Dobra, uzyskaj komentarze w YouTube, więc bierzemy tutaj. A co ja źle zrobiłam? 9, 6 dodać, 4 dodać 2 to jest przecież 6. Nie rozumiem. Dobra, okej, okay. Policzymy jeszcze raz. Uzyskaj, moje chłopaki się kąpią. Nie rozumiem, dlaczego mi tu nie wchodzi to. Poczekajcie. No dobrze, jest 13, 1, 3.
Aha, bo tu już mi pobrało. Dobra, okej. Ilość komentarzy. Dobra, tu schodzimy niżej. Raz na jakiś czas to robię, więc wiecie. Dobra, i teraz mamy tutaj. Rozpocznij loterię, wybierz losowo zwycięzcę. No jak widzieliście, tam mieliśmy ponad 300 komentarzy, w tym jeszcze pewnie chyba to były moje, więc uwaga, uwaga, zaczynamy. Start. I losujemy. I Bożena Szczudło. Uwaga, święta, super prezenty, a ten kubek i ten chodnik miłego wieczoru. Z jakiego miasta nadawać? Ja z królewskiego miasta. Nadawać? Nadajesz chyba. No, Bożenko, wygrałaś. Także gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Odezwij się do mnie jak najszybciej na maila. Mail jest podany. Jak tutaj, nie daj Boże, zapomnę, to pamiętaj, że wszędzie jest, tam gdzie jest napisane o współpracy, to możesz na tego maila mi napisać. I jeszcze możesz napisać w komentarzu, że uważaj, Sylwunia, napisałam ci na maila adres. Wyślij mi właśnie swój adres i numer imię i nazwisko, adres, numer telefonu, żebym mogła jak najszybciej wysłać ci tą paczkę, żeby ona dotarła do ciebie jeszcze na święta. Także cieszę się bardzo, Bożena Szczudło wygrała u mnie rozdanie. Więc gratuluję Ci jeszcze raz, Bożenko, jestem podekscytowana. Fajnie, że to rozdanie już poszło i czekajcie na następne. A tak w ogóle to wyobraźcie sobie, że przestałam nagrywać w pokoju i mówię, przejdę do kuchni, wezmę laptopa, wszystko sobie tutaj poustawiam, żeby zrobić Wam to rozdanie i słyszę alarm w kotłowni, piecu mi się zagotowało, prawie 100 na piecu, woda już mi zaczęła wyciekiwać tam taką rurką, którą w razie właśnie przy takich rzeczach tam gdzieś tam uchodzi. Także miałam akcję, chłopaki mają kąpanie w całą wannę wody z pianą, bo musieliśmy spuścić wodę, żeby po prostu nam tu chyba piec nie wybuchł. Męża mojego nie ma, akurat pojechał córkę zawieźć do internatu, więc zostałam z tym sama. Ale to powiem Wam szczerze, że dosłownie na chwileczkę zostawiłam ten piec. No chwilę do Was pogadałam i tak się zagotowało. Dobrze, że jest ten alarm jeszcze w tej pompce, że mi tam zaczęło wyć, że już woda się zagotowała, także mieliśmy tutaj akcję, reaktywację. Dobra, koniec już dzisiejszego nie przeglądu, vlogmasa. Koniec dzisiejszego vlogmasa. Gratuluję Ci jeszcze raz, Bożenko, wygranej. Pisz do mnie jak najszybciej. I słuchajcie, jeżeli Bożenka nie odezwie się w przeciągu, kurczę, czekajcie, bo to, żeby doszło na święta, jak się Bożenka nie odezwie. Bożenko, masz 3 dni na odezwanie się. Jak po 3 dniach nie odezwiesz się, robię losowanie jeszcze raz, żeby te prezenty doszły do innej osoby po prostu. Przed świętami jeszcze, no bo bez sensu, żeby po świętach ktoś dostał to, jak to wszystko są takie dodatki i dekoracje na święta. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Coś jeszcze miałam powiedzieć o Matku Świętu. Także tu adres, numer telefonu. A no najważniejsze jeszcze przecież. No dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie, że braliście udział w losowaniu, w rozdaniu, bo to jest bardzo piękne. Mam coraz więcej tych komentarzy. Subskrypcje to już w ogóle szybują. Ja nie... Nikuś, to w piecu burczy jeszcze, nie szczekaj. Przestań, leż spokojnie. Także te subskrypcje lecą jak szalone. Dobra, ja już dzisiaj kończę, bo muszę trochę ogarnąć gary. O, zobaczcie, dokupiliśmy orzechów jeszcze wczoraj. Mąż w Biedronce dokupił, bo w takich paczkach są. Ja nigdy ich nie widziałam, nie wiem jak on to przyuważył. To Błażej, w Biedronce wczoraj kupywaliście te orzechy? Aha, bo chciałam się upewnić, bo też był w Action i też robił jakieś zakupy, jakie nagrywałam, więc chciałam się upewnić. Także paczkowane są w Biedronce. Ja jeszcze nie próbowałam, ale zapakowałam już właśnie do naszego słoiczka orzechy. Już chłopaki chodzą, wyciągają i sobie podjadają. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy vlogmas. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podobają te moje vlogmasy. Zostawcie chociażby choineczkę, serduszko. Ja wszystkie komentarze czytam. Jeżeli nie odpowiedziałam, to po prostu dajcie mi trochę czasu na to, bo po 2 filmy wstawiam, więc jest naprawdę dużo tego. A jeszcze przedświąteczne porządki, jeszcze prezenty, jeszcze nagrywanie, jeszcze jeżdżenie, żeby to wszystko nagrać. Także troszeczkę czasu więcej chyba będę miała w styczniu, mam nadzieję. Ale fajnie, ja to lubię. Jestem bardzo zadowolona, że jesteście ze mną. No.
Dobra, miałam już kończyć dwa razy, a znowu się rozwinęłam. Do jutra, moi kochani. Trzymajcie się, cześć. Bożenko, jeszcze raz Ci gratuluję. Pamiętaj, masz 3 dni, żeby się odezwać. No, bo inaczej niestety nagroda by przepadła, a ja bym tego nie chciała, jeżeli wygrałaś u mnie jako pierwsza. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć.